W tym filmie przygotujemy sobie wielkiego hot doga. Zaczynamy od ugotowania kiełbasek i przechodzimy do krojenia. A do samej bagietki powinny nam się zmieścić jakieś 3 kiełbaski. Rozszerzamy bagietę. Następnie myjemy pomidory i kroimy je w cienkie plasterki. Kroimy również ogórki konserwowe. Bagietkę w środku smarujemy delikatnie masłem. Tylko trochę, aby nie była twarda. Kiełbaski możemy wyciągać. I teraz wkładamy wszystko do środka. Pomidory. Kiełbaski. I dalej dajemy ser. To była gouda, a teraz mozzarella. Tak pół na pół. I możemy wstawiać do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Po około 4 minutach powinien być już gotowy. Na koniec dodajemy jeszcze nasze ulubione sosy. Całość możemy jeszcze obsypać smażoną cebulką. Na koniec go jeszcze sobie przykroimy. Dziękuję za obejrzenie i zapraszamy do komentowania, subskrybowania i oglądania następnych filmów.